To jest perła w koronie w tym sensie, że przez ostatnie, ośmielę się powiedzieć, nawet 8-10 lat nie było takiego inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w Łodzi, i w regionie w ogóle. Łódź i aglomeracja łódzka jest głównym hubem produkującym sprzęt AGD w Europie, bo myślę, że możemy już o ten tytuł się pokusić. Druga rzecz, bardziej istotna z punktu widzenia każdego z nas, czyli wpływów podatków, tych nie od nieruchomości, bo to będzie pan wójt Adam Topolski, natomiast dla nas miejsce pracy dla łodzian. Mam nadzieję, że dobrze płatne miejsca pracy, bo tak jak zapowiadali i przekonywali mnie szefowie firmy, to nie tylko montownia, ale przede wszystkim również centrum R&D, które będzie równolegle powstawało, w związku z czym i praca dla inżynierów, i dla techników, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to konkurencja, zdrowa konkurencja wytwarza rynek. Rynek wytwarza popyt na określone usługi, a w związku z czym również i płace rosną. Że branżowo to wzmacnia bardzo rolę strefy, wzmacnia rolę regionu, miasta i województwa, jeżeli chodzi o tak zwany klaster AGD. Ten klaster tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, duży sprzęt AGD, to jest największe, to jest miejsce, w którym produkuje się najwięcej sprzętu AGD w całej Europie. Po drugie, wzmacnia oczywiście też, kiedy rozmawia się z innymi inwestorami i zachęca ich się do inwestowania w Łodzi, bo oczywiście kiedy się mówi, że u nas zainwestowały takie firmy jak na przykład Miele, to jest coś, co jakby nie trzeba mówić, co to jest Miele. Ci, którzy zajmują się inwestowaniem, ci, którzy są inwestorami, oni wiedzą, co to jest Miele. Miele to jest marka absolutnie znana światowo, marka premium, marka no naprawdę sprzętu AGD, który no ma 20-letnią czasami gwarancję. Olbrzymi bodziec rozwojowy. Mam nadzieję, że kolejny dowód do tego, że Łódzkie się rozwija, że potrafimy przyciągać inwestorów, że tworzymy atrakcyjne warunki, nie tylko te strefowe ulgi, ale również ośrodek akademicki, również przygotowanie choćby zawodowe ludzi do pracy, ale też ten atut logistyczny. Myślę, że to nie jest bez znaczenia. Obok drogi jest 14 bis, ulokowana fabryka ze skomunikowaniem ze ZOSiem, z węzłem autostradowym. Pierwsza inwestycja firmy Miele w Polsce i z Łodzi widać te szlaki logistyczne, którymi ten sprzęt może trafiać właściwie do całej Europy. Jak przeanalizowaliśmy całą działalność kilkudziesięcioletnią firmy Miele, to we wszystkich miejscach, w których oni zdecydowali się na to, żeby zainwestować, to w tych miejscach są do dzisiaj. Nie ma sytuacji takiej, że jakąś część produkcji przenoszą gdzie indziej, że jakaś fabryka zostaje zlikwidowana bądź przeniesiona. To jest firma niezwykle stabilna. Firma zresztą trzeba podkreślić też o charakterze rodzinnym. Ale firma, mimo że firma rodzinna, no to jedna myślę, że z tych firm, które mają bardzo wiele do powiedzenia w Niemczech na rynku niemieckim. A cieszy to, że to będzie nowy produkt, nowe rozwiązanie technologiczne, innowacyjne. Ja liczę na współpracę z uczelniami, na wykorzystanie tych środków unijnych, które mamy właśnie na wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, że to będzie rozwój sieci kooperacyjnych, że firmy, które będą współpracować z Miele, będą produkować podzespoły, części według tych najnowszych technologii. Firma Miele jest bardzo specyficznym klientem, dlatego że jednocześnie będąc bardzo poważnym globalnym graczem, jest firmą rodzinną, w której decyzje podejmowane są z ogromną skrupulatnością i wielką atencją dla szczegółów. I z tego powodu właśnie te negocjacje były dla nas takim dużym wyzwaniem, dlatego że otrzymywaliśmy mnóstwo bardzo szczegółowych pytań z różnych branż. Firma brała pod uwagę nie tylko to, co zwykle inwestorzy biorą,
biorą pod uwagę, czyli ceny gruntów, otoczenie, dostępność kapitału ludzkiego, ale także cały szereg uwarunkowań społecznych, uwarunkowań gospodarczych z trendami na przyszłe lata, a także możliwość zaangażowania się w życie społeczności lokalnej, czy też przeszłość historyczną miejsca. To wszystko bardzo było dla nas jednocześnie dużym wyzwaniem, a także ciekawym doświadczeniem. Poświęciliśmy wiele godzin na te negocjacje, ale dzięki temu mogliśmy też bardzo dobrze poznać markę. Odwiedzając fabrykę Miele w Gütersloh w Niemczech, mieliśmy możliwość odwiedzić muzeum, które się tam znajduje, i poznać całą historię firmy Miele, tak żeby dobrze zrozumieć ich filozofię, bo ta jest z kolei bardzo ważna dla rozwoju tej inwestycji, która będzie zlokalizowana w Ksawerowie. Myślę, że trudno przecenić właśnie tą promocję, którą daje ulokowanie się firmy. Inni przyglądają się Miele, jak funkcjonuje, jak inwestuje, jak rozwija technologię. No jest liderem rynku, dyktującym właściwie warunki i trendy rozwoju. Myślę, że tak jak do tej pory mówiliśmy o tym, że mamy Gillette, że mamy Procter & Gamble, że mamy ABB, będziemy do tej listy obok Boscha dołączać Miele i będziemy wiarygodni dla tych wszystkich potencjalnych inwestorów, z którymi ciągle rozmawiamy. Oczywiście najtrudniej zawsze jest na początku, czyli przekonać inwestora do tego, że oferta nasza, właśnie ta łódzka, jest lepsza niż inne oferty w kraju czy w Europie. To jest ten punkt, w którym następuje przełom, a potem oczywiście idziemy dalej, więc jak tylko udało się pokazać, że oferta w Ksawerowie i rozwijająca się nasza nowa podstrefa łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej jest tą ofertą, która spełni wszystkie oczekiwania firmy Miele, to potem już skoncentrowaliśmy się na tym, żeby ta oferta była jak najpełniejsza i żeby wszystkie te oczekiwania wpłynęły na po prostu dobrą jakość przyszłej fabryki. Dla mnie jako parlamentarzysty od samego początku ta inwestycja była absolutnie jednym z ważniejszych zadań, które miałem przed sobą w 2016-2017 roku. I to, ile ja mogłem pomóc, to zawsze była moja obecność przy spotkaniach i rozmowach w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z prezesem, przedstawicielem Miele i z prezesem Łódzkiej Strefy. Ale były tam takie wątki, które ewidentnie wymagały wsparcia i pomocy, bo w tym całym procesie, nie każdy o tym pamięta, decyzję podejmował również rząd. Potrzebne było rozporządzenie Rady Ministrów o rozszerzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej właśnie na ten teren. I to było absolutnie kluczowe. Tam potrzebne było osiągnięcie tej zgody i tej decyzji Rady Ministrów w 2 tygodnie. I pamiętam, jak mocno zabiegaliśmy o to z senatorem Ułczakiem, o to, żeby to się w terminie odbyło. I udało się. W terminie udało się tę inwestycję przeprowadzić. Bo w przyszłości tylko ręce do pracy będą decydowały o tym, gdzie inwestycje będą się lokowały. Owszem, lokalizacji Łodzi nie zmienimy, na szczęście. Układ drogowy prawie w całości mamy, na szczęście. Brakuje nam jeszcze do szczęścia tego kawałka S14, które stworzy naturalny ring wokół Łodzi. Czyli mamy to, co najważniejsze, krwiobieg dla rozwoju gospodarczego. Kolejna rzecz, która jest, myślę, że jeszcze bardziej istotna, to są jednak wykwalifikowani pracownicy i to będzie determinowało rozwój firm i rozwój branż w poszczególnych miejscach Polski, Europy, świata. Europa musi wrócić do przemysłu, bo świat pokazał i życie pokazało, że nie można się odprzemysłowić. Ten przemysł jest konieczny i ręce do pracy w tym wypadku konieczne, żeby móc jak gdyby potwierdzać to, że jesteśmy dobrą lokalizacją.